Jo jo witam wszystkich bardzo serdecznie po raz kolejny na moim kanale. Tym razem możecie zauważyć na swoich ekranach gameplay z Battlefield 4 i jest to gameplay ściągnięty z Twitcha po livestreamie. Tutaj widzicie moją kamerkę z lewej strony swojego ekranu. Niestety to nie jest to, co ja mówię do was teraz. To jest tak jak mówię, nagranie z Twitcha. Nie ma dźwięku tutaj w ogóle, a dlaczego? Ponieważ e, puszczałem tą muzykę, włączyłem sobie taką e, opcję jak zamawianie piosenek. Każdy może sobie wejść, wpisać sobie jakąś piosenkę, linka z YouTube'a i automatycznie dodaje się do, do kolejki przez program, i e, każdy może sobie zamówić swoją piosenkę i posłuchać sobie. Ale Twitch niestety ma teraz takie, taką rzecz wprowadzoną, jak e, prawa autorskie, czyli po tym jak mi się ten plik zapisał. Na, w, archi, w archiwum Twitcha mogłem go ściągnąć, oczywiście, ale cała ścieżka dźwiękowa była zablokowana, więc, dlatego nie ma głosu, nie ma głosu z gry, nie ma niczego, po prostu wyciszona jest całkowicie ścieżka dźwiękowa. Nie jest to moja wina, po prostu Twitch, mówię, ma takie prawa teraz, że wszystkie jakieś tam copyrights blokuje, i niestety. Tak to wygląda. Nie nagrywałem tego na osobno na swój dysk, więc nie mam jak tutaj nawet podłożyć żadnego dźwięku. Jakość też nie, też nie jest najlepsza, tylko 2,5 mega, więc nie patrzcie na jakość tego wideo, bo no nie jest najlepsze. Tak jak mówię, to jest prosto z Twitcha i tak to właśnie tutaj wygląda. Słuchajcie, teraz tak, jaki jest temat dzisiejszego tutaj, mojego komentarza. Temat to jest EA. Polska i konkurs, który ogłosili niedawno na Facebooku, e, czyli szukali streamerów po prostu, którzy mogliby streamować Battlefield 4 dla nich e, na Twitchu, na Twitchu EA Polska na tym kanale. Ja się zgłosiłem oczywiście i co się okazało, mm, wygrałem. Haha, no tak, wygrałem. zostałem wybrany, żeby streamować dla nich e, właśnie Battlefielda 4. Tylko cały mój polega na tym, że odmówiłem. I teraz Możecie powiedzieć, what the fuck. Ty odmówiłeś EA, żeby dla nich streamować człowieku. To jest jakaś. Wiesz, paranoja. No dlaczego? To jest twoja szansa. To tak, teraz, bierz to, bierz to, będziesz miał drzwi otwarte do wszystkiego teraz. Nie, słuchajcie. Nie będę miał drzwi otwarte do wszystkiego, ponieważ nie zgodziłem się, i powód jest. w sumie bardzo prosty. Warunki, które oni mi postawili. E, są niezgodne z moim, e, no można powiedzieć, że sumieniem, tak. No, e, może już nie chodzi tyle o sumienie, co o to, że ja po prostu nie byłbym w stanie robić tego tak, jak oni chcą. E, słuchajcie, pierwsza rzecz to jest to, że dwa razy w tygodniu trzeba by streamować w piątki i w soboty o stałych godzinach. Więc na początku myślałem, dobra, w piątek wieczorami, w sobotę rano będę sobie ustawiał w pracy tak grafik, żeby mi to pasowało, ale e, doszedłem do wniosku, że nie da się tego. U nas tak w pracy jest, że nie da się w każdy tydzień mieć tak samo godzin. Po prostu ludzie E, przestawiają, to ktoś tam potrzebuje mieć na rano, bo coś tam chce załatwić i u nas jest, jest naprawdę mieszanina z tym, więc raz mam na wieczór, raz mam na rano i każdy dzień jest inny. Nie da się w jednych i tych samych godzinach zrobić e, tego, żeby mieć wolny czas te dwie godziny. Po prostu nie dałbym rady. Do tego e, było już od razu pytanie, czy jak wyjdzie beta Battlefield Hardline, czy będę mógł streamować po 6 godzin dziennie 3 razy w tygodniu. Ja sobie myślę, o ja Cię pierdzielę. No, ludzie to jest chyba praca dla kogoś, kto nie ma tak naprawdę stałej pracy, tylko y, zajmowałby się właśnie streamami. Ja rozumiem, że trzeba promować Battlefield Hardline i to, i to jest ta, y, ten czas y, beta, to jest to, żeby promować tą grę i tak dalej, ale 6-godzinne. Streamy, co najmniej było napisane: co najmniej 6-godzinne streamy trzy razy w tygodniu. Słuchajcie, jakbym był bezrobotny, czemu nie? Siedziałbym w domu, mógłbym streamować. E, ale nie, nie dla kogoś, kto po prostu pracuje i nie ma szans, naprawdę nie ma szans. Co do pieniędzy, nie wiem czy tutaj mogę o tym mówić, bo może mnie zaraz EA będzie ciągało, ale w dupie to mam. E, powiem tak: e, 25 zł netto za godzinę streamu, czyli za dwugodzinny stream. 50 zł netto. No, i taka, taką mają stawkę, tak? Więc nawet powiem Wam tak. Gdybym brał wolne w te dni z pracy, to i tak by mi się nie kalkulowało. Bo 50 zł to ja zarabiam w przeliczeniu nie wiem, w, w ile? Dwie godziny w pracy? Nie, nie wiem zresztą. Dobra, nieważne. Nie wiem teraz, jak to przeliczyć na euro, ale totalnie to nie chodzi o pieniądze, bo nie przelicza mi się to na pieniądze, więc to jest praca dla kogoś, kto miałby dużo wolnego czasu. A po drugie, słuchajcie, zasady, jakie tutaj wprowadzili, ja wam tu mogę trochę przeczytać, bo jeszcze jak gdzie gameplaya jest. Zasady są naprawdę kiepskie, bo tak, nie można w jakikolwiek sposób, czekajcie. Nie można w jakikolwiek sposób krytykować gry, yy, szczególnie jej błędów, eksploitów i rozłączania serwa, serwerami. Czyli ja musiałbym kłamać, że coś mi się tam podoba, tak? jeżeli mi się nie podoba, jeżeli widzę błędy, jeżeli widzę cokolwiek. Nie mogę o tym powiedzieć. Yy, nie można porównywać gier EA do żadnej, żadnej innej gry konkurencji. Nie można E, w, wspominać o żadnej osobie trzeciej, nie można e, podawać żadnych e, namiarów na portale społecznościowe lub inne też e, kanały. Nawet własny kanał nie mogę powiedzieć, że ja mam kanał Twitch, nie mogę nic tam zrobić. Nie mogę <laughs> w sumie to jest wszystko, że nic nie mogę. Nie, nie, nie można reagować na zaczepki, nie można. Mm, wy, y, 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 kurde, zaciąłem się. <laughs> Nie można wypowiadać się negatywnie o, o czymkolwiek tam. Jeżeli jest kamerka, to nie można pokazywać nikogo w kamerce oprócz siebie, nie można żadnych wstawek obcyjęzycznych powiedzieć, czy nie mogę powiedzieć, na przykład what the hell, albo coś takiego, nie mogę nic po angielsku powiedzieć. Ludzie w sumie nic nie mogę zrobić, dlatego powiedziałem tak, to. Jest niezgodne z tym, co ja po prostu e, chcę robić. Ja chcę na live'ach robić co chcę, e, nie chcę, żeby ktoś mi kontrolował. Nie, ja nie potrafię się zachować jak mumia, tak? Nie potrafię siedzieć i tylko powiedzieć: No, dobra, zagramy teraz tą bronią i będziemy grać tą, będziemy grać podbój. E, pytajcie się mi o coś tam i wiecie. No, to, to jest tragedia. Dlatego odmówiłem, powiedziałem, nie, sorry. To nie jest zgodne z moim sumieniem, żebym ja, na przykład, jak widzę coś, żebym nie powiedział o tym. Nie chcę kłamać, jeżeli coś mi się nie podoba, coś mnie denerwuje, ee, to to powiem. Było coś takiego też tam napisane, że nie można wypowiadać się negatywnie w stosunku do przeciwników. No stary, jak leży kamper, to mówię, kurwa, zjebany kamper. Nie, nie mogę nic powiedzieć tam, dlatego odmówiłem, słuchajcie i. Nie będę z nimi współpracował. Chociaż wygrałem to tak jak mówię, dużo osób się pewnie zgłosiło tam, wybrali mnie do streamowania, nie chcę tego robić. To jest taka moja zasada mieć albo być, więc ja wybrałem być. Nie chcę być po prostu jakim, jakąś małpą tam w ich cyrku i robić to, co oni mi każą. Zachwalać coś, co mi się. Na przykład nie do końca podoba, nie mogę właśnie nic nam powiedzieć złego na temat Battlefielda i ogólnie nie wiem, to są takie zasady bardzo, bardzo restrykcyjne. Zresztą jeżeli będziecie chcieli, podam wam link w opisie do, do tych wszystkich zasad, sami sobie zerkniecie tam. I zobaczcie sobie dokładnie, jakie są zasady tych streamów. Jeżeli nie pracujecie, jeżeli macie mnóstwo wolnego czasu, to na pewno to, be, to byłaby praca dla was. Niestety nie, nie dla mnie, ponieważ jak mówię, mam pracę na pełen etat i nie mogę się zajmować mówię, 6 czy tam 7 godzin dziennie samym streamem. Jeżeli mam wolne, oczywiście dużo czasu na, na to poświęcam, ale nie poświęcę swojej pracy tylko dlatego, żeby robić streamy dla EA. Niestety hmm, no, nie, 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 nie w ten sposób to działa, a po drugie, ich polityka, tak jak mówię, ich zasady, ich po prostu mydlenie oczu, żeby ktoś czegoś przypadkiem nie zobaczył, nie podoba mi się. Napiszcie mi też w komentarzach, co myślicie o tym wszystkim, jak podchodzicie do tego typu spraw i czy uważacie, że dobrze zrobiłem, że nie przyjęłem oferty, właśnie EA. Mam nadzieję, że popieracie moją decyzję. Oczywiście zapraszam do lajkowania, do komentowania, do subskrypcji, do zobaczenia następnym razem i trzymajcie się. Na razie.